Święci Abdon i Senen, żyjący w Persji w połowie III wieku, byli bogatymi panami, należeli do najpierwszych tego kraju rodzin. Lecz co przede wszystkim stanowiło ich zaletę i prawdziwy zaszczyt, to że byli chrześcijanami, a pobożnością swoją i miłosierdziem zbudowanym dla wszystkich wiernych. Za ich czasów cesarz rzymski Decius, po wojnie, którą wiódł z Persami, zdobywszy wiele miast w kraju, z największym okrucieństwem obchodził się tam z chrześcijanami. Prześladowanie to było tak srogim, że jak się wyrażają niektórzy współcześni pisarze, zdawało się, że nadeszły te czasy, które przepowiadając Pan Jezus powiedział, że wtedy i wybrani, nawet gdyby to być mogło, w błąd zostaliby wprowadzeni. Wśród takiego to więc stanu rzeczy święci Abdon i Senen z największym poświęceniem się i gorliwością oddawali wiernym różne usługi, pomimo iż to ich na największe niebezpieczeństwo narażało. Odwiedzali ich po więzieniach, pocieszając i dodając męstwa, a także i po najuboższych mieszkaniach, gdzie się kryli, i wszędzie wspierali ich hojnie. Co większa, widzieć ich można było przy rusztowaniach i torturach, na których męczono wyznawców chrystusowych, których oni krzepili na duchu, a gdy śmierć za wiarę ponieśli, z należną czcią ciała ich grzebali. Będąc majętnymi, wiele mogli czynić dobrego, a wysokie poważanie, w jakim od dawna zostawali u wszystkich, sprawiało, że za ich to głównie wpływem w kraju tym wiara chrześcijańska, pomimo prześladowania, krzewiła się ciągle. Owóż taka ich święta gorliwość i poświęcenie sprawie Bożej wysłużyła im wkrótce nagrodę, za którą jedynie wzdychali. Obaj ci znakomici panowie oskarżeni zostali przed Decjuszem jako główni nieprzyjaciele bogów cesarskich. Było to właśnie wtedy, kiedy Decjusz, skończywszy najpomyślniej wojnę z Persami, przypisując to zwycięstwo bożkom swoim, postanowił w zaślepieniu barbarzyńskim, zawdzięczając się za to, na cześć ich wymordować jak najwięcej chrześcijan. Dowiedziawszy się, że święci Abdon i Senen byli jakby przywódcami wszystkich wiernych w Persji, zdało się mu, iż przede wszystkim należy nad nimi wywrzeć okrucieństwo, tym bardziej, że wnosił, iż przywiódłszy ich do odstępstwa wiary, łatwiej mu będzie z innymi poradzić. Zrazu jednak chciał użyć łagodnych środków. Zawezwał ich do siebie i przyjmując bardzo uprzejmie, jako najznakomitszych obywateli kraju, który mu się poddał, rozpoczął z nimi rozmowę. Święci odpowiadali mu z wielkim uszanowaniem, lecz gdy przyszło do tego, że cesarz powiedział im, że wie, że są chrześcijanami i oświadcza, że albo mają odstąpić tej religii, albo ściągnąć na siebie gniew jego, Abdon i Senen odpowiedzieli mu bez wahania: jesteśmy w istocie chrześcijanami i poczytujemy to za największe szczęście. Jeśli dla spełnienia woli Twojej potrzeba, abyśmy się wszystkiego, co posiadamy, pozbyli, a nawet na służbę Twoją się oddali, gotowi jesteśmy na to. Lecz sam osądź cesarzu, czy godzi się nam przekładać człowieka nad Boga i ściągnąć gniew Stwórcy, byle nie popaść w niełaskę Twoją? Na to cesarz oświadczył im, że nie uznaje innego Boga jak tych bogów, którym oddają cześć jego poddani, że wymaga po nich pod karą śmierci, aby oni im ofiary złożyli. Tego uczynić nie możemy, rzekli święci, gdyż jak wielu najwyższych władców w jednym państwie być nie może, tak i wielu bogów nie ma. Ci, których ty, cesarzu, nazywasz bogami, są to wymysły szatanów, które was łudzą. Jednym jest tylko Bogiem, prawdziwym Bóg chrześcijański, Stwórca wszechrzeczy, i jemu to, który jest najwyższym i naszym i twoim Panem, cześć oddajemy. Uniesiony największym gniewem cesarz zawołał: potrafię ja pomścić bogi moje, których bluźnicie i pożałujecie tego, że mojej woli spełnić nie chcecie. Byłby nawet niezłoczny, zadał im męki, lecz obawiając się, aby to w kraju, gdzie oni w szczególnym byli poważaniu, nie rozburzyło ludu świeżo podbitego, kazał ich zamknąć wraz z jeńcami wojennymi, którzy mieli być prowadzeni do Rzymu przy jego triumfalnym wjeździe do tego miasta. A przy tym, ażeby ten triumf świetniejszym uczynić, polecił, aby ich okutych w kajdany pozostawiano w ubraniu wielkich panów perskich. Trudno wyrazić, jak wiele ucierpieli ci dwaj święci męczennicy w tej długiej i trudzącej podróży z Persji do Rzymu, w ciągu której wywarły się na nich okrucieństwa się paczy, barbarzyństwo dowódców, obelgi miotane przez żołdactwo i grubiańskie obchodzenie się z nimi wielu więźniów pogańskich, należących do gminu najnieprzychylniejszego chrześcijan. Wszakże pragnienie poniesienia cierpień z miłości Chrystusa i nadzieja przelania krwi za Niego słodziły im te już także z miłości ku Niemu poniesione męki. Trwały one długo, bo długą była ta podróż, której wielu innych więźniów od trudu padło, a prawie cudem było to, że i naszych świętych tenże los nie spotkał. Skoro cesarz wszedł do Rzymu w triumfie, przy którym najświetniejsze ozdoby służyli mu święci Abdon i Senen, stawieni zaraz zostali przed wielkorządcą Walerianem, jako najwięksi, jacy dotąd byli, nieprzyjaciele bogów cesarskich.
Gdy ich przed trybunał tego tyrana przywiedziono, wszystkich uderzył ich strój bogaty, lśniący się od kosztownych kamieni, a więcej jeszcze ich pokorna, lecz poważna i świątobliwa postawa. Sam Walerian nawet chciał uchronić ich od mąki śmierci, wszelkich więc używał środków, aby ich od wiary i Chrystusa odwieść. A gdy to próżnym się okazało, w tejże sali, w której zasiadał, kazał ustawić ołtarz z posągiem Jowisza i przedstawiał świętym różne sposoby, aby pozornie tylko cześć mu oddali. Lecz oni zgodzić się na to nie chcieli. Jesteśmy chrześcijanie, rzekli. Poczytujemy to sobie za najwyższy zaszczyt. W takiej ostateczności, w jakiej się tu znajdujemy, gdzie idzie o wyznanie Chrystusa, nie godzi się nam używać pozorów, które by w błąd wszystkich wprowadziły. Jednemu Bogu chrześcijańskiemu należy się pokłon. Wasi bożkowie są to bogi przez was urojone. Nas Pan Bóg oświecił w tej mierze i nigdy nie popełnimy tej bezbożności, abyśmy im cześć oddawali. A czyż jest to bezbożnością, rzekł wielkorządca, oddawać cześć słońcu, które czci jako Boga wasz naród i czcili wasi ojcowie? Jest to bez wątpienia bezbożnością, odpowiedzieli święci, bo nie godzi się czci, jaka się należy Bogu, oddawać rzeczy, która jest tylko Jego stworzeniem. Nasi ojcowie i ci z naszego narodu, którzy chrześcijanami nie zostali, są w podobnym jak i wy sami błędzie i w tym naśladować ich nie możemy. Tośmy naszym ziomkom głosili, to samo tobie powtarzamy. Od tego wsparci łaską Chrystusową nigdy nie odstąpimy. Walerian pomimo tego nie przypuszczał, aby się oni nie dali skłonić do jakiegokolwiek ustępstwa, a że bardzo mu chodziło o to, aby ich uratować, udał się do cesarza, zdał mu w części tylko sprawę z tego, co zaszło i zrobił nadzieję, że byle ich zaprowadzić przed bożyszcze słońca, któremu Persowie cześć oddają, nie oni będą robić trudności i stanie się zadość woli cesarskiej. Decjusz zgodził się na to. Święci Abdon i Senen poprowadzeni zostali do świątyni Słońca, a za nimi pociągnęła wielka rzesza ludu, zaciekawiona ich przepysznym strojem i rozgłosem, iż to byli jedni z najznakomitszych Persów. Gdy weszli do świątyni, kazano im na znak czci i pokłonu zapalić kadzidło przed bożyszczem Słońca, lecz oni w miejsce tego z oburzeniem na bożyszcze plunęli. Lud zgromadzony zadrżał od złości i z krzykiem domagał się, aby ich ukarano. Walerian przeto wydał niezwłocznie rozkaz, aby świętych męczenników zsieczono knutami mającymi kule uwiązane u końców i gdy już tak skatują, że aż kości będzie widać, aby ich wydano dzikim zwierzętom w przygotowanym na to miejscu. Spełniono ten wyrok z największym barbarzyństwem. Zbili ich tak okrutnie, że tylko cudem te męki wytrzymali. Wśród tego obaj święci głośno opiewali chwałę Bożą, dziękując Panu Jezusowi, że im dał należeć do liczby tych, których za Niego męczą. Kiedy w ten sposób pastwili się nad nimi kaci, wprowadzono ich pomiędzy dzikie zwierzęta. W przekonaniu już tym poduszczone widokiem świeżej krwi lejącej się z ich ran, w tej chwili rzucą się na nich i poszarpią na kawałki. Lud podług swego pogańskiego zwyczaju, spragniony tego rodzaju widowisk, zgromadził się tłumnie. Wypuszczono od razu dwa lwy rozdrażnione i cztery wygłodzone niedźwiedzie. Te z rykiem i wściekłością wyleciały ze swoich żelaznych klatek i rzuciły się na świętych. Lecz ledwie do nich się zbliżyły, straciwszy wzrodzoną dzikość, u nóg się ich łasiły, jakby najbardziej obłaskawione domowe zwierzęta. Obecny przy tym wielkorządca, widząc jak silne zrobiło to na poganach wrażenie, wołał, iż to są skutki czarów chrześcijańskich. Lecz lud nie podzielał jego zdania i zewsząd wszczęły się okrzyki, że tylko Bóg chrześcijański, który jest Bogiem prawdziwym, mocny jest takie cuda uczynić. Walerian, przerażony tym wszystkim, a obawiając się, aby cesarz jemu nie przypisał winy, że zwlekając sprawę tych dwóch wielkich świętych, takie wzruszenie wywołał w ludzie, nie mając pod ręką katów, kazał dwóm szermierzom wtedy tam obecnym zarżnąć świętych męczenników, co też spełniono niezwłocznie. Żeby zaś dowieść jeszcze lepiej swojej wierności cesarzowi pogańskiej religii, dla zniewagi ciał błogosławionych, kazał ich za nogi zawlec przed bożyszcze słońca i tam bez grzebania porzucić. Zostawiono ich tam przez 3 dni całe, aż pewien subdiakon, nazwiskiem Kwiryn, uniósł te święte zwłoki potajemnie w nocy i zamknąwszy w ołowianym trumnie, przechował przez cały czas, póki trwało prześladowanie chrześcijan w Rzymie. Odkryto je za Konstantyna Wielkiego i z wielką czcią pochowano na cmentarzu poncjańskim przy drodze poltejskiej, gdzie po dziś dzień jest kaplica, w której znajdują się rzeźby tych dwóch świętych męczenników z wypisanymi ich nazwiskami. W roku 828, gdy papież Grzegorz IV na żądanie króla francuskiego posłał do Francji różne relikwie, w ich liczbie były i ciała świętych Abdona i Senena. Złożono je w opactwie świętego Medarda pod Lozanną, gdzie przez lat kilkaset ze czcią je przechowywano, aż w wieku XVI wojska kacerzy hugenotów, napadłszy na klasztor, spaliły je wraz z kościołem.